na atak padaczkowy. Spokojnie, trzeba zachować spokój. Jeżeli umiemy udzielić pierwszej pomocy w takim przypadku, to nie jest nic poważnego. Osoba taka najpierw wypręża swoje ciało, może dojść do przygryzienia języka, w związku z tym w ustach pojawi się wydzielina krwista, może pojawić się również bezdech. Pacjent może zasinieć, ale spokojnie, to trwa kilka sekund, następnie następują drgawki, tak jak w tym momencie. Najważniejszą rzeczą jest, abyśmy stabilizowali głowę, żeby nie doznał żadnego pacjent urazu. Tak samo musimy kontrolować w miarę możliwości jego oddech. Po ataku drgawek pacjent będzie splątany, nie będzie wiedział, co się z nim dzieje, może pozostawać chwilę nieprzytomny, dlatego musimy pozostać przy nim i zabezpieczać go. Najlepiej, aby nie doszło do zadławienia, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Aby ułożyć go w pozycji bocznej, należy bliższą rękę ułożyć pod kątem prostym, następnie rękę dalszą przeciągamy na drugą stronę i wkładamy pod policzek pacjenta. Dalszą nogę, kończynę dolną, zginamy i w tej pozycji przeciągamy pacjenta do siebie. Bardzo istotną sprawą jest, aby odchylić głowę do tyłu. W ten sposób umożliwiamy swobodne wypłynięcie treści, które są w ustach, a także swobodny oddech. W tej pozycji zostajemy przy pacjencie do momentu, aż odzyska świadomość. Najważniejsze, żeby nie robić rzeczy głupich, które są zabobonami, w stylu wkładania czegokolwiek w usta, podawania jakichś leków, napojów. Absolutnie nie starajmy się powstrzymać napadu drgawek. One same ustąpią.